Hej, jeśli ktoś z Was dysponuje migomatem, tak zwanym półautomatem spawalniczym i zastanawia się, czy mógłby zespawać stal nierdzewną i noc, postanowiłem wypróbować, czy jest to możliwe. Zakupiłem taki oto drut nierdzewny ze sklepu Jula. Kosztował aż 90 zł za niecałe kilo. Może tutaj przybliżę. Jest to podobno gatunek 316. Zdolny spawać ze sobą stale nierdzewne i kwasotworne. Tak to wygląda. Mam jakieś odpady ze stali nierdzewnej. Może pokażę bliżej. Tutaj już bawiłem się, testowałem wszystkie ustawienia. Mój półautomat całkowicie inaczej spawa tego typu stal niż stal czarną. Musiałem dosyć dużo próbować. Z początku efekty w ogóle nie były zadowalające, ale już jest lepiej. Na własny użytek myślę, większość ludzi powinna być zadowolona. Przygotowałem sobie tutaj już wcześniej. Zobaczymy, jak to się da zespawać. Zwykły drut już zdemontowałem. Mam tutaj założony ten pokazany wcześniej drut nierdzewny ze sklepu Jula. Tak jak podejrzewałem, nie jest on jakiejś specjalnie dobrej jakości. To jest jedynie na własny użytek. Gaz. Ta mieszanina została zrobiona tak jakby na poczekaniu w zakładzie, który nie miał takiej gotowej mieszaniny, więc być może nie jest to wymarzony gaz, taki jaki powinien być. Na tych ustawieniach myślę, że jest całkiem w porządku. Tutaj ustawiłem w ten sposób. Przetop minimalny, już mniej się nie da przy tej grubości blachy. No i spróbujemy spawania. Łapane. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że nie jest źle. Do hobbystycznych zastosowań myślę, że większość ludzi będzie zadowolona. Dzięki za uwagę, łapka w górę, to mnie zmotywuje do kręcenia kolejnych filmów. Hej!